Siemano, z tej strony Mariusz z kanału Angusy TV. Jest sobota, 2 lutego, okolice 7 rano, nie wiem, 10 chyba po 7. Zacznę od tego, że w czwartek nagrywałem dla Was vloga ze sprzątania stodoły, ale że z racji tego, że operator ze mnie jest jeszcze początkujący i dosyć kiepski, to zapomniałem włożyć karty. No i nagrywałem sobie przez cały dzień dla Was vloga. Wieczorem usiadłem sobie przy komputerze, wyjąłem kartę, chciałem dla Was w czwartek zmontować jakiś filmik. Okazało się, że karty jest brak w kamerze. Więc vlog nie wyleciał ze sprzątania. Udało nam się posprzątać całą stodołę. Oprócz części do pasata. Ale to pokażę Wam w następnym wejściu. Zbierało się tutaj trochę złomu. Trochę różnych gadżetów. Rower od komunii. Także no widzicie. Kontener się prawie zapełnił. Jeszcze dorzucimy dzisiaj tam parę gadżetów. No i zadzwonię, żeby kontener zabrali. Teraz udaję się do moich gangusiorów. I dam im wysłodki i paszę. Gusiory już czekają. Po to, żeby wsypać im wysłodki. Mika, jesteś głodna? Chyba jest. No dobra, to lecimy. Dam im wysłodki. Tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, korytarz spełnia moje oczekiwania. Wcale nie rozsypują, tak jak pisaliście w komentarzu, że będą wysypywać. Nie wysypują, dobrze pobierają. Ewentualnie tutaj wysypują, ale to tam podgarnę i wrzucę z powrotem. Także dobrze wyjadają, cieszę się z tego. No i tak to wygląda. Dobra, teraz damy Bartkowi żarełko. Czas dać Bartkowi. Bartek, co dam u ciebie, co? Co dam, ty stary dziku? Także Bartek już też dostaje. Proszę bardzo. Zajadaj, Bartek. Bartuś już też lubi wysłody. Do paszy też się przyzwyczaił. Więc wcina. A wieczorem dostaje ziemniaki albo buraki. Plus śrutę. O, dobrze wyjada. Że jest taki. Dziewczyny już chyba opitoliły. Dziewczyny prawie wyjadły to, co miały wyjeść. Tutaj zlizują. Smakuje? Mam nadzieję, że smakuje. Zliżą sobie, tutaj wyjadają. Tak jak mówiłem, tutaj na murku bardziej wysypują niż tam do tyłu. Także jestem zadowolony z tego koryta. Dobra. Zapodam mangusiorom siano. Niech sobie jedzą. Was tutaj zamontować, was. Kamerę zamontuję tutaj na słupku. O, będzie nagrywać. A ja im zapodam siano. Tylko jeszcze muszę zlokalizować widły. Widły zlokalizowane, więc
Teraz im dam siatka. Czekają na to pewnie. Siano zapodane, jak zrzucam, to potem za jakiś czas przychodzę i im podrzucam, także dobrze sobie to wyjadają. Tak to wygląda. Taka ustereczka to jakby nie ustereczka. No tutaj działaliśmy w czwartek, wszystko udało mi się to drzewo stąd wypierniczyć, wyciąć na trajzezę, poprzecinać. Zostało tutaj jeszcze silnik od Passata B5. Przed dzwonem był po remoncie jakieś 2-3 miesiące, także jakby ktoś był chętny, to jest do sprzedania. No tutaj sporo części właśnie jeszcze od Passata. Nie wiem, gdzie mam to skitrać, więc na razie tutaj leży. No to są wszystko części od Passata. Docelowo ten mieszalnik ze śrutownikiem pójdzie tutaj w róg, dlatego tutaj szykowałem miejsce. Dzięki temu koledze, co napisał ten komentarz i zmotywował mnie do tego, bo praca ruszyła. Ciągnik będę miał prawdopodobnie może dzisiaj. Jak się dzisiaj nie uda, to poniedziałek albo wtorek, bo w poniedziałek pracuję. Mam też inne plany, to odbiorę go we wtorek. I także w następnych vlogach zobaczycie, jak śrutownik się przemieści w tamtą stronę. A tutaj będzie taki trochę magazyn na zboże. Jak będę siał w tym roku jakieś zboże, to tutaj zmagazynujemy zboże. A tam będzie reszta nasiana, takie podręczne tutaj, żeby bezpośrednio dawać krowom. Czekam na ciągnik, na 30, bo chociaż 30 będę mógł wyjechać tą przyczepą. I będzie gitarka. No, także zrealizowany jest plan. Angusiory tutaj wyjadły. Tutaj wyjadły temat. Jeszcze dojadają. Temat jest wyjedzony, nie jest porozsypywany. A tutaj jeszcze w czwartek nie nagrało się oczywiście, bo się nie nagrywało. Zrobiliśmy to drugie koryto. Jest głębsze. Jest nieco głębsze niż tamto. No i jeszcze wytniemy tutaj dwa otwory, żeby krowy mogły tutaj wsadzać sobie swoje łby. Ale jeszcze, że tak powiem, czekaliśmy, bo
musiało to wyschnąć. Także zaraz angusiorom zapodam siano, bo już czekają niecierpliwie. A, no i jeszcze z cyklu rolnictwo jest fajne, także polecam każdemu. Coś się stało z poidełkiem, zaraz wam pokażę. Tutaj mam zawory. Tutaj mam zawór, odkręcam zawór. I woda. Pękła chyba rurka na wkolanku. I leci woda, widzicie? Widzicie? No, także to z cyklu rolnictwo jest fajne. Nic się nie dzieje, jest bezproblemowo. Także kolejna jakaś ustereczka. Ale co tam taka ustereczka? Miałem lat 19, gdy wyjechałem z domu. Marzyłem tylko, żeby mieć gdzieś wolność wyboru. Rodzina, mały metraż, klasa średnia może. Moi kumple jak ja, ewentualnie gorzej. Tak wszyscy w dużym mieście wypatrują highlife'u. Jak śmiali się w liceum upragnionego fajrantu. Niektórzy z równoległych klas tutaj odżyli. Bez wytykania palcem zaściankowych demili. A ja? Szarpałem się w dwie strony, zacząłem nowe życie przy boku starych znajomych. Narzuciłem se tempo, rap, studia, praca, panna. Zgadnij co po trzech latach, dalej jeszcze ogarniam. Nocami nie mogłem zasnąć w malutkim pokoiku. W mieszkaniu u kuzyna, przy młodych techników. Miałem 60 zł miesięcznie od rodziców. I malutkie nadzieje, że zmienię coś w tym życiu. Nie każdy się urodził, żeby być bohaterem. Zrozumiałem, gdy kumpel zakończył tą karierę. Poszedł za 1500 pracować na zlecenie. A ja zostałem sam z pojebanym marzeniem. W tym czasie jeszcze nie piłem, bo i nie miałem za co. Wyprowadziłem szybko się, miałem przypały z gazą. Większość rzuciła studia i poszła jebać etat. O nas zaczęli mówić jak o bananowych dzieciach. Ziołom, z którymi grałem, dziewczyny zaszły w ciążę. I zaczęli do żłobka zaglądać nie do książek. Został jeden przyjaciel, który podbijał zwrotki. Zanim przyszła nienawiść, byliśmy nierozłączni. Miałem lat tu 20, poznałem nastolatkę. Na drugim końcu Polski napisała na fanpage. Była strasznie nieśmiała, nie wiedzieliśmy o tym, że to się skończy związkiem na upadki i sloty. Zawsze byłem mężczyzną i widzę dzisiaj przez pryzmat ostatnich lat. Prawie zabił mnie stres, jak pokłócony z domem. Pisałem życia soundtrack, gdy w ciągu góra dwóch dni musiałem znaleźć kwadrat. Te dwa kartony książek i cztery moich ubrań spakowałem w bagażnik, przemoknięty jak kurwa. Zacząłem nowe życie, z dala od centrum miasta. Na koncie 2000, można powiedzieć na start. Nigdy nie powiedziałem, że los był dla mnie niedobry. Mój dziadek spotkał kumpla mego na onkologii. Tego od hajs na dotłok, zdążyć przed Bogiem wszystkim. Więc jakie ja mam prawo narzekać na życia wedy od mojej pierwszej płyty. Ciąg dalszy pracy. Wynieśliśmy prawie wszystkie części. Oluś, poczekaj, zaraz idę. Dzieciaczki dzisiaj z nami tutaj są na dworku cały dzień, bo super pogoda, 10 stopni na plusie. Także kończymy tutaj sprzątanie w stodole. Jeszcze tam pozamiatam na koniec. Co tam? Mój sześciaczek tutaj, Viola, pomagają nam, krówkom dały jeść, podrzuciły sianko, także no tutaj jest skończone. Skończone, tylko jeszcze został silnik do wytargania stąd. I to będzie po robocie, pozamiatam i będzie po robocie. No, także praca idzie do przodu, a tutaj części do Passata. Skrzynia, bardzo dobra skrzynia, dwie tylnie, parę drzwi. No i o, grill nawet jest tutaj i trochę innych części. Także jakby ktoś był zainteresowany, możecie pisać, dogadamy się. Silniczek jest po wymianie rozrządu. Dwa miesiące czy trzy miesiące przed dzwonem był remont robiony, rozrząd był wymieniany i turbina jest po regeneracji. Tak to wygląda. Zaburzony, zastrany przez gołębie, ale jest na pewno na 100% na chodzie.
Dobra. Myłam krowy sianem. Tak, Ola nakarmiła dzisiaj krowy sianem, podrzuciła i muszę czekać. Kubuś też. Po kolei przychodziła. Jedna przychodziła, później druga, trzecia, czwarta, piąta. Ile jest tych krówek tutaj? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 krówek, tak? No dobra. I po raz kolejny Czary Mary. Witam Was w poniedziałek. Nie tylko zmieni się dzień, ale też pogoda. Vloga nagrywałem ostatnio w sobotę przy plus 10 stopniach, a dzisiaj mamy poniedziałek, co prawda jest na plusie 2 stopnie, ale mamy sporo śniegu. Ulubiona pogoda dla Juki. Juka lubi śnieg, nawet bardzo, jak i Bruno. No niestety w sobotę nagrałem vloga, ale niestety nie chciało mi się go zmontować, bo dzień wcześniej były urodziny mojego szwagra. Sami wiecie, jak to jest po urodzinach, ale udało nam się coś tam zrobić w sobotę. W niedzielę też nie wrzuciłem, bo z kolei byłem na pępkowym u swojego brata ciotecznego, także wiecie, jak to była, jaka była niedziela. Więc dopiero dogram coś dzisiaj i wrzucę Wam w poniedziałek wieczorem, myślę, że ten vlog się ukaże. Także zabieram się do roboty, bo udało mi się w sobotę podkrąg wyczyścić, ale muszę go pomalować dzisiaj. A tutaj macie Jukę, Pawlak i Krycikow. Mówiłeś, że nie mam haskiego, no to jest Juka haskiego. No, Juka. Juka lubi śnieg. Juka. I lubi się ganiać. Dobra. Widzimy się w wejściu następnym.
są prawie pomalowane. Zostały tam jeszcze malutkie jakieś dociągnięcia. No ale powiedzmy, że jest skończony. To, że nie jestem mistrzem lakiernictwa, bo to od razu pewnie widzicie. Chyba troszeczkę za dużo tematu, tematu po prostu farby używałem. No ale jestem kucharzem, nie lakiernikiem, więc myślę, że jak na pierwszy raz to ok. Trochę tutaj kapie, stąd właśnie myślę, że jestem Januszem lakiernictwa. No ale cóż, nie jestem profesjonalistą w tej branży, jak dla mnie jest ok. Wiem, że zaraz się pojawią jakieś hejty, ojej, ale ty pomalowałeś, z tego to można było pomalować, z tego co tam skapało, to można było pomalować pół Warszawy. Słuchajcie, ale powiem wam tak, nie jestem mistrzem lakiernictwa, jestem zwykłym kucharzem, to było moje pierwsze lakierowanie, więc jak dla mnie jest okej, kurde. A to, że ktoś tam skrytykuje, to powiem tylko tyle, możecie ze mną wyskoczyć na przykład na solówę w gotowaniu, wtedy w swojej dziedzinie mogę się sprawdzić, to nie jest moja dziedzina, więc pomalowałem tak jak widzicie, ja tam jestem z tego zadowolony, także jak dla mnie jest ok, szwagier pewnie mi opierniczy, przepraszam, powie co ty tu udziechciłeś, ale jak dla mnie jest ok. Dopiero się zorientowałem, że trochę za dużo tego psikam, ale dopiero to po fakcie było, no ale już cóż, no stało się, poszło. Także prawie jest skończone. A teraz jeszcze chcę wam na szybko pokazać angusiory, bo jest fajny śnieżek. One tam fajnie sobie łażą w tym śniegu. To chciałem wam na sam koniec pokazać angusiory. Także do zobaczenia przy angusiorach. Z poskromem to już koniec. Także widzimy się przy angusiorach. Jesteśmy już przy angusiorach. Angusiory dzisiaj cały dzień tutaj w śniegu sobie się wygłupiały. Ej dziewczyny, chodźcie! Chodźcie dziewczyny, ciekawe czy przyjdą. O, któraś idzie, jeszcze nie widzę która to. Przyjdziecie? A i z takich ciekawości wam powiem, że Magda po dołączeniu do stada chyba straciła przywództwo na rzecz Balbiny. Tak wynika z moich obserwacji. I tak chyba jest, także Balbiny, nie przepraszam Balbiny, nie Balbiny tylko Milki. Widzicie, dziewczyny idą do mnie. Także wydaje mi się, że tutaj Milka zaczęła, Milka objęła przywództwo. Tak mi się wydaje. Fajny to widok, jak one przychodzą do mnie. No, cześć dziewczyny. O, Balbina przyszła pierwsza. Nie, to nie Balbina. O, jest Magda. Magda, no co jest? Jesteś szefową tutaj, czy nie jesteś? Jesteś szefową? Jesteś jeszcze szefową? Pokaż zęby. Co ty masz takie od tej guza? A nie, to ten róg. O, Magda tutaj się ścierała. Troszeczkę. Tam w końcu tak za bardzo nie, ale tutaj na zewnątrz jak widziałem, to jakieś tam walki między nimi były. O, także tak wyglądają dziewczyny. Trochę jakby się poprawiły po tych wysłodkach, tak mi się wydaje. Trochę jakby się pozaokrąglały. No, także dzisiaj tutaj się fajnie wygłupiało. O, Shakira, cześć! I co? I co? O, Shakira jak zwykle temperamentna. Temperamentna jak zwykle Shakira. I tak to wygląda. Śnieżek, one lubią taką pogodę bezwiecznie. Nie wiem czy Magda nie ma takiego guza od tego, od jakichś tutaj przepychanek z nimi tutaj. Bo ma jakiegoś takiego guziora. Ale ciągle tutaj się jakieś tarcia są między nimi. Trochę sobie tutaj, że tak powiem, walczą między sobą, jak na przykład teraz jakieś przepychaneczki delikatne. No ale one tak mają już, że się lubią troszeczkę poprzepychać. Chcą chyba, żeby im podrzucił sianka, bo porykują trochę. Zaraz wam podrzucę. Także się zbliża niedługo pora karmienia, więc są już niecierpliwione, żebym tam coś rzucił. No i tak to sytuacja u mnie wygląda. Także nie zbliża się już wielkimi krokami badanie weterynaryjne. Będę w tym tygodniu dzwonił do weterynarza i umawiał się z nim na konkretny termin. A no i co z tych nowości z ciągnikami? 30 wraca już do mnie. W tym tygodniu będzie już na 100%.
więc zobaczycie już niebawem, jak 30 wróci. Jakieś prace przy pomocy jej tutaj. No dobra, będę kończył vloga. Czyli tak jak zawsze, jeśli wam się podobał mój filmik, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, jak wam się podoba, to zostawcie subskrypcję. A dla wszystkich mówię, jak chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na moim kanale, zostawcie dzwoneczek. Jest mi bardzo miło, że już jest nas prawie 2000. To tak motywuje mnie do tego, żeby nakręcać następne vlogi, choć tego czasu brakuje. Ale staram się w miarę możliwości nakręcić coś nowego dla was. Także pozdrawiam, piąteczka, Mariusz z kanału Angusy TV i do następnego. Strzałeczka.